W 2015 roku ZG Rudna uruchomi centralną stację klimatyzacji przy szybie R11. Trwają ostatnie konsultacje z wykonawcą dotyczące szczegółów konstrukcji i wyposażenia zaprojektowanych budynków. Ta klimatyzacja będzie w sposób taki dość nowatorski realizowana, ponieważ ta stacja klimatyzacyjna będzie chłód dostarczać przez system rurociągów na powierzchni oraz odwierconych w odwiertach z powierzchni do wyrobisk, czyli będziemy mieć dostarczanie chłodu bardzo blisko miejsc jego zapotrzebowania. Chociaż obiekt fizycznie nie istnieje, projektant zaprosił przedstawicieli KGHM na spacer po wirtualnym obiekcie. Wystarczył ekran i okulary 3D, by zajrzeć we wszystkie zakamarki zaprojektowanych stacji, przyjrzeć się rozmieszczeniu urządzeń i na gorąco przeanalizować poprawki, które w płaskim, narysowanym projekcie nie byłyby widoczne. Model trójwymiarowy pozwalający zarówno późniejszym użytkownikom, jak i również projektantom w tej fazie stwierdzić, czy zaprojektowany obiekt spełnia wszelkie potrzebne wymogi do eksploatacji tego obiektu. Widzimy w ten sposób wszelkie kolizje, czy większość kolizji, których należy uniknąć. Analiza konfliktów pomaga w rozwiązaniu tych problemów w bardzo krótkim czasie. Stacja powstaje w ramach centralnego projektu Głogów Głęboki Przemysłowy. Budowa ruszy na początku marca. Projektantem i wykonawcą budowy jest firma z Niemiec, która specjalizuje się w tego typu konstrukcjach. W styczniu 2015 roku planowany jest wstępny rozruch. Pełną moc chłodniczą na poziomie 25 MW stacja osiągnie w czerwcu 2015 roku.